Witam bardzo serdecznie, z tej strony Gradzik i zapraszam dzisiaj was na krótki odcinek z gry Battlefield 4. Jest to zespołowy deathmatch. Akurat tak mi się wybrało, więc sobie dzisiaj w to popykamy i zapraszam do oglądania. Jak wyjdzie krótki odcinek, to nagram najwyżej dwie rundki, więc z tym akurat to nie ma problemu, ale myślę, że tak krótko nie będzie, bo tutaj widzę, że dużo trzeba zabić przeciwnika, żeby ugrać coś, więc zapraszam do oglądania mimo wszystko. No i już zaczynam lamić, ale muszę ściszyć trochę grę, bo chyba trochę głośno jest. Dobra, tak jest okej chyba. Łap apteczkę, ziął. Ty też. Wszystkim rodzaj apteczki teraz. I coś po jakiemuś tam mówię przy okazji, więc jest okej. Nie jestem Europejczykiem w tym momencie. Życie nie wybieram. Dobry ziomek, medyk, leczy wszystkich ludzi. Łap to, kurde, bierz. Jak ci daję? No bierz! Tu może wziął sobie. Tutaj jakoś tam inaczej zaliczę. No dobra, ale muszę kogoś zabijać. Muszę zabijać innych. Bo tak nie będzie, że ja nikogo nie zabijam. Leż! Leż! Jest, udało się. Chyba trzech mi się nawet udało zabić. Jest, granatem dwóch... Nie. Jednego granatem i dwóch karabinkiem. Super sprawa. Jest! Szturmowiec weteran. Brawo. Jest forma. Kurde, jakiś snajper. Idę. Idę stąd, bo mnie zabije. Ja nie chcę umierać tak szybko i tak młodo. Zdążę? Kurde, nie zdążyłem. Ty dziwko. Ale w sumie jakbym się nie odwracał, to bym może zdążył jeszcze raz. Próbowałbym. I może bym zdążył wtedy. No ale człowiek nie jest taki inteligentny, jakby chciał. Albo po prostu nie ogarnie. Z rana. Bardzo intensywna rozgrywka, dużo bardziej na przykład niż tych. Kurde, zapomniałem o tym przejmowaniu flaki w ogóle. W dominacji, przecież to tam dużo wolniej to się wszystko dzieje. Fajnie, mi się to podoba. Mimo że są okresy, to po prostu chce się wolno pograć taktycznie. Wtedy naprawdę taki, kurde. Przejmowanie flag, no jak to się conquest, o. Wtedy taki conquest to super sprawa jest ogólnie, naprawdę można sobie pograć, jak jeszcze ma się z kim. Można sobie fajnie taktycznie popykać. Tak więc. Ten mecz raczej tak na rozluźnienie jest. To nie jest jednak. Ten mecz to nie jest jednak jakaś taka główna cecha Battlefieldu. No mimo wszystko, nie oszukujmy się. Ten mecz to w Call of Duty można sobie pograć fajnie. A tutaj to tylko taki dodatkowy trybik. Grałem ostatnio w betę Rainbow Sixa tego nowego, jeszcze chyba trwa do 4 października, bo tam poprzedłużali. No właśnie nie wiem, kiedy nawet to wrzucę, bo przy moim internecie, no to nie wiadomo, kiedy to wejdzie. Ale powiem wam, że tak, no gra się fajnie, ale dopiero jak się wbije na serwer jakiś, no a żeby wbić na serwer, no to schodzi to kto wie ile czasu. Nie wiem, te serwery są u nich na razie kiepskie, no nie wiem, czy to wina bety, czy tak, no mam nadzieję, że to wina bety mimo wszystko, bo w pełnej wersji to nikt tak nie chciał grać. Często wyrzuca z serwerów ogólnie. Często nie dobiera graczy przeciwnej drużyny. Nawet jak u siebie masz już piątkę całą full, to i tak potrafi nie dobrać ci przeciwnika, no więc się nie da grać. Ale ogólnie jak już się zacznie, to fajnie można pograć. Nawet z randomowymi ludźmi się zdziwiłem, może po prostu no myślą, nie są tak, że takie ruskie cheaty, ruskie debile, co po prostu biegają i raszują, tylko bardzo inteligentnie, taktycznie. Po prostu ta gra wymaga trochę taktyczności i naprawdę można sobie pograć, więc mimo że serwery do dupy na razie, to jeszcze można się zastanowić nad zakupem tej gry po prostu. Trzeba poczekać na pierwsze opinie, jak tam właśnie z tymi serwerami, bo to jest chyba największa bolączka w tym momencie tej gry. System zniszczeń jest bardzo fajny, tam co widziałem, jak podkładali te ładunki na ścianach czy coś, to no, bardzo super to wygląda. Naprawdę, jak to wszystko wybucha. Znaczy, są określone miejsca po prostu, co się rozwalają. To nie da się rozwalić całej na przykład ściany czy coś, ale i tak no. I tak duże urozmaicenie w grze, naprawdę. Duże urozmaicenie w grze.
I to daje efekt fajny, więc przyciąga do gry, o. Ale naprawdę, przez te serwery w tym momencie, no, odechciało mi się raczej grać. Mimo że czekałem długo, potem był problem z tym e-mailem aktywacyjnym, bo miałem po prostu zapewniony dostęp do bety niby przez Nvidia, te kody od Nvidia. No ale potem czekałem chyba do... Kurde, żeby mnie oszukał, do 30 chyba września dopiero na ten kod. Więc trochę za długo zeszło. Niby przedłużyli betę, ale jakiś taki niesmak pozostał mimo wszystko. Zresztą ten klucz od Nvidia chyba 2 miesiące przed betą dostałem, więc to trochę czasu, a niektórzy nawet jak na przykład 2 tygodnie przed tym się zarejestrowali i zrobili ten zapewniony dostęp do bety, to i mieli dużo wcześniej ten klucz niż niektórzy, co dużo wcześniej po prostu się rejestrowali, więc to trochę głupie. Ale w końcu dostałem, pograłem, tyle ile bym pograł pewnie i tak, bo przez te serwery nie da się grać. I mam swoją opinię, wiem, że może być dobra gra, dobry ziomek pomaga wszystkim, uciekam, ale spieprzyłem. Tak więc może się zainteresuje nawet kupnem. Tak to jest. No i gdzie są jakieś przeciwnicy? No i byli jakiś ruski, kurde, snajper mnie zabił. No, zajawaliście, po prostu uwielbiam. Uwielbiam, jak mnie snajperzy zabijają. To jest chyba najsuperowsza śmierć w tej grze, naprawdę. Polecam. Które sypie się, ściany się walą, wszystko się rozpada. Super sprawa. Ale, o kurwa, jak ta lata ta. Znaczy, kurde, nie chcę przeklinać. O, znowu tak. Na przykład... Battlefield Hardline'a już mi nie chce się w ogóle grać. Nie wiem po co ja w ogóle go kupowałem. No naprawdę, strasznie słaby jest ogólnie. Jednak, jakieś takie zmiany, jak to... Tam, że złodzieje i policja, to nie działa jednak. Jednak Battlefield to jest wojna. Jakby to była druga wojna światowa, to byłoby bosko. Ale i tak, Battlefield 4 przebija po prostu Battlefield Hardline'a i trochę żałuję zakupu. No ale człowiek uczy się na błędach, nieraz to chyba nie warto kupować od razu, tylko poczekać na jakieś opinie. A po prostu kupiłem przez markę i o, i się skończyło tak, że nie gram. A gram w starszą wersję, więc no, naprawdę. Kurde, co ja wyrabiam w ogóle? Wybiegłem za mapę, kawałek, wow. Żebym czasem nie uciekł z pola walki, bo by było dopiero. Znaczy, panie. Na razie nie jest źle, no. Jestem na 5. miejscu w mojej ekipie. Chociaż przegrywamy, no trzeba się trochę postarać. Trzeba się trochę postarać bardziej. Glebę ziął. No i kurde, kto? Aj, tutaj jakiś szturmowcem z shotgunem mnie załatwił, no. A ten mógł mnie osłaniać, nie? Lepiej tam patrzeć się gdzie indziej i mnie nie osłaniać. To jest super. Po jakimś po chińsku chyba mówisz coś, super. Pierwszy raz mówię po chińsku. Niepotrzebnie się jak wbijam w tych przeciwników. Uciekam. Ej, chciałem uciec. Nie da się. Z każdej strony strzelają, no to
Co ja mogę? Co ja mogę? Przecież nic nie mogę. Też się uleczę trochę. No nie wiem, czemu tak te apteczki latają. Kurde, chyba sobie wezmę snajpera, jak teraz jak zginę. Chociaż nie lubię nim grać, ale... Ogólnie mało mam powbijane na snajperze, a po prostu powkurzam trochę ludzi. Chociaż zobaczę jedną rundę, do pierwszego zginięcia, czy tylko mi się uda ustrzelić, zobaczę. Bo jak nie, no to tam większego sensu nie będzie miało pewnie i tak. Nigdy nie potrafiłem grać jakoś ze snajperem. Jakiś dron tutaj lata, czy samolot? Trafiłem, ale co z tego jak w nogi. Tu się raczej strzela w głowę. Rażujący snajper. To mi się udało. Nie no, to jest głupie. Po co ja tu idę? Ale jak mi się udało na farcie zabić kogoś, lol. Ziomek się tu czołga, ja się wbijam, zabijam. Chyba nie jest zadowolony. No kurde. No nie. A jeszcze go się łukiem, ja się trochę cykam. No nie, nie ogarniam. Dobra, zmieniam, to nie ma sensu. Nie ma sensu. Nigdy nie potrafiłem grać z snajperką, więc po co to próbować teraz? To nie jest ten czas. To nie jest dobry czas, żeby to robić. Tylko chyba zmienię sobie coś. Zamiast to sobie wezmę granata. I będę zabijał granatnikiem. I będzie wspaniale. Gdzie jest to w ogóle? A nie, dobra, jestem na tej pozycji, że trzeba. No nie, już ktoś strzela. Jakiś trup. Trup ściele się gęsto. Przegrywamy, kurde. Szkoda. Ale co zrobić? No ty kurcze. Nie no, pasuje kogoś zabić, bo spadł na 10. pozycję. Ja dopiero byłem na 5. No nie, no nieźle. Przez tego snajpera, bo niepotrzebnie go używałem w ogóle. Jak nie potrafię, to po co to robić? Granat! Tutaj jest gdzieś ziomek. Stój! Ach, udało mi się zabić w końcu. Nawet kogoś wybawiłem od śmierci męczeńskiej. No nie, czego ja przestałem do niego strzelać? Myślałem, że go zabiję, czy co? Nie wiem w sumie. Ale czasem tak jest, nie? Że jak się strzela do kogoś i nagle się coś wyświetli, to się wydaje, że kogoś się zabiło, a to się nie zabiło, tylko jakieś inne informacje się wyświetliła. Napiszcie w komentarzach, czy też jak macie. No bo to mnie czasem irytuje w CS-ie szczególnie. Tam nieraz strzelam, jakiś kumpel z drużyny zabije kogoś i wtedy ja sobie myślę, o kurde, pewnie ja zabiję. No i przestaję strzelać, a tu się okazuje, że gość mnie zabije. Bo go nie zabiję. No i potem jest szydzenie, że o, ale tak naprawdę to każdy tak ma raczej. Tylko się nikt nie chce przyznać do tego. Taki dobry ziomek medyk mnie uratował. Wspaniale. Naraził swoje życie, żeby zdobyć 100 punktów, co nie wiem za ile jest, a reanimacji nawet zapomniałem. A ja mam ten w ogóle, lol. Gdzie to jest? Och. No kurde, zaciąłem się. No ale zrobiłem dużo. Wszystkich zabiłem chyba. Nie, granatem. No nie, ja chciałem mu dać kapteczkę, ty dziwko głupia. Raczej to przegraliśmy, niestety. Znacie, łapcie, bo znajcie? Nie, tak się nie mówi. Poznajcie moje dobre serce, nie wiem jak tam się wypowiada to słowo. Znaj. Kurde, nie wiem, nie będę się kompromitował.
No i już muzyczka, już jest przegrana rundka, już jest przegrany meczyk, niestety. Ale co zrobić, takie jest życie. Nieraz się wygrywa, nieraz się przegrywa, przeważnie się przegrywa. Ocie panie! Taka trochę apokaliptyczna wizja, niestety. Masz, nie uciekaj, ja chciałem cię uratować. Dobra, przegraliśmy, niestety. Ale 15 minut materiału jest nagrane. Myślę, że fajnie się będzie to oglądać. Raczej, no pewnie nie, nikt mnie nie obejrzy, ale mimo wszystko dzięki za oglądanie tym, co obejrzeli. I zapraszam na kolejny odcinek. Jeszcze, jeśli się podoba materiał, proszę łapkę w górę. Jej. Dzięki.